Polacy, w Polsce pracuje nasza polska elektrownia Turów, zaopatrywana węglem z polskiego złoża, na polskiej ziemi. I od dłuższego czasu Niemcy przy pomocy tych pachołków brukselskich robią wszystko, by tą elektrownię zamknąć. Elektrownia jest zasilana, zaopatrywana węglem z złoża geologicznego, które również znajduje się na terenie Czech i Niemiec. I tam też są kopalnie. I te kopalnie na terenie Czech i Niemiec, one nikomu nie przeszkadzają. Ale przeszkadza polska elektrownia na polskiej ziemi. Polska elektrownia dająca bezpieczeństwo energetyczne Polakom. I co się dzieje? Sąd w Polsce podejmuje kolejną decyzję i utrzymuje w mocy prawnej decyzję Niemców. Nadaje tej sprawie bieg. Mówi się o jakimś tam krótkim okresie i ta elektrownia ma być zlikwidowana. I ten brakujący prąd będziemy oczywiście kupować od Niemców i im płacić. I to będzie dobrze. No Polacy, co się z nami dzieje? Plują nam w twarz, mają nas za idiotów, śmieją się. No co się dzieje? Ja rozumiem tych z Platformy. Ja właściwie się dziwię, dlaczego Platforma nie robi marszu miliona serc. No jedźcie do Warszawy, zdrajcy narodu polskiego i cieszcie się, że wreszcie Turów będzie zamknięty. No skaczcie z tymi swoimi sfałszowanymi serduszkami. Nuście Tuska na ręka i krzyczcie, że Europa jest fajna. A potem wsiądźcie najlepiej w pociągi, samochody i wyjedźcie stąd, bo Polska was nie potrzebuje. A wy Polacy co? No przecież to jest nasz majątek. Jeśli dojdzie do likwidacji, to sama likwidacja również będzie za nasze pieniądze. Za nasze pieniądze. No Polacy, brakuje pieniędzy na wszystko. Coraz dłuższe terminy w medycynie. Na byle zabieg, badanie, miesiącami już trzeba czekać. Zarabiamy nadal tak, jak zarabialiśmy statystycznie 1/4 tego, co Niemiec. No Polacy, ale wiecie, kto jest najbardziej winny? Wy swoją biernością. Wy swoją biernością. Na co czekacie? Myślicie, że będzie lepiej? Będzie tylko gorzej. Jaką przyszłość swoim dzieciom szykujecie? Jaką przyszłość sobie samemu? Bo te procesy zachodzą tak szybko likwidacji, że jeszcze troszeczkę i będzie bardzo źle. A pamiętajcie, że historia kołem się toczy i za polską flagę, za polskość nawet ludzie nie musieli walczyć. Wystarczy, że byli i byli katowani, mordowani. No Polacy, co się dzieje?